Witam was serdecznie, z tej strony Bolek i w dzisiejszym filmie przedstawię wam rapera, który od 13 lat o tym nawija, że pochodzi z Czeczenii i razem z rodziną uciekli do Niemiec. Lecz youtuber Mojs, który kiedyś już robił news o niemieckim rapie, postanowił się odpalić i szukał dowodów. Mojs lub Alim jest Czeczenem z Grozny, który jako uchodźca przyjechał do Austrii. Aktualnie mieszka od 2 lat w Niemczech i jeżeli nie znacie Asze, to ci powiem, kim on jest. Jest to raper, który niby pochodzi z Czeczenii. No, wiem o tym, że non-stop o tym nawija. Also in seiner DNA ist Krieg? Aus Tschetschenien, wer will reden jetzt? Okay. Mojs opowiadał o tym, że gdy miał 14 lat, słuchał Asze i gdy w wieku 27 lat poznał kolega, postanowił mu przedstawić Asze. Było to tak, że kolega szukał kolesia do wytwórni i Mojs znał kawałki Asze. Mojs okłamał kolega, by Asze do niego dołączył. Mojs słuchał Asze w sytuacji, gdy myślał o wojnie i było to dla niego tak sentymentalne, że po prostu chciał zrobić coś dobrego. Gdy Mojs się z nim spotkał pierwszy raz, było to przed podpisaniem umowy i już przedtem zauważył, że koleś jakoś go nie rozumie. Ich komm extra von Österreich dahin. Wenn man mir nicht glaubt, Digga, ich habe hier 4 Handys mit Chatverläufen von Call. Egal was, Bruder. Ich fahre nach Deutschland, Düsseldorf, Hyatt Hotel. Das ist die erste Minute, wo ich Asche treffe. Ich gebe in Hand, sage Salam alaikum, auf die Change, Moro, und ist das. Die Kusse, brat. So, okay, also, so, ich dir 2 Wörter beibringe und du sagst dir genau so. Z grona Czeczenów nikt go kojarzył. Jest to naprawdę dziwne, bo jak sam Mojs powiedział, każdy ma do siebie kontakt. Szczególnie jeżeli koleś pochodzi z tego samego regionu co Mojs. W wywiadzie TV Straßensound powiedział, że teraz ma aktualnie 30 lat, było to 5 lat temu. To było dla youtubera dziwne, bo jeżeli on miał 14 lat, to Asze musiał mieć 15 lat. Mojs i Asze już teraz od długiego czasu nie mieli kontaktu. I od samego początku Asze się w ogóle nie podziękował za to, że Mojs mu dał taką wielką szansę i niektórzy nawet biorą 20% za to, że dostali takie wielkie promo. Mojs zauważył też, że jak Asze na przykład jakąś paczkę zamawiał on na adres studia. Mojs wszedł na ten genialny pomysł, żeby koleś, który ogarnia mu klipy, odebrał paczkę Asze. Asze dał mu dowód i uwaga, akcja jest trochę chamska, ale zrobił zdjęcie dowodu i wysłał to do Mojsa. Okazuje się, że Amir Israel Aschenberg to Christoph Konrad Aschenberg i urodził się 83 roku, czyli koleś ma już 40 lat. I urodził się w Polsce w Gliwicach. Czyli jest on Polakiem lub Ślązakiem, nie wiem jak tam w Polsce, bo znam osoby, które mówią, że pochodzą z Breslau lub z innego miasta i udawają Niemców. Dobra, ale przejdźmy do Asze. Koleś przez 13 lat udawał Czeczena. Najlepsze jest to, że co 5 lat wygląda Asze kompletnie inaczej. Już nieraz zmieniał sobie nos. Mojs stwierdził, że ma kompleksy i nie czuje się jako Polak, tylko więcej jako Czeczen, że postanowił się operować i tak, żeby wyglądać jak koleś właśnie z tego regionu. Dlaczego Mojs nagrał o tym film też było spowodowane tym, że on promował go i powiedział, że to jest jeden z najprawidłniejszych raperów, którzy są teraz w niemieckim rapie. I się okazuje, że to wszystko było fikcją, aż mu teraz głupio, że postanowił nagrać o tym film. Ale naprawdę szacun, że aż tyle lat to pociągnął i co wy o tym sądzicie? Według mnie kurwa dobra robota kurwa, naprawdę w szoku jestem, nie? Ale naprawdę nie wygląda tak bardzo za Polaka, kurwa, no. Ale w sumie, jeżeli tak myślisz, że coś może w tym być. Cała zakłamana historia, jego chuj wie skąd on pochodzi, czy on jest teraz Polakiem, czy teraz chuj wie kim on jest, kurwa. Piszcie to tam na dole, ja się z wami żegnam, pozdro.